Robimy sobie zlot z samochodów z lat 80., czyli możemy wybrać tylko i wyłącznie samochód, który jest między latami 80. a 90. Jak będzie 91, to wylatujecie z grupy i nie ma. Czyli 90 włącznie, ale jakby 90, nie całe dziesięciolecie, tylko rok 90 może być. O, czyli na przykład, co my tutaj mamy? O, Subaru, jest 90 rocznik. Jest Savannah, jest Mercedes. Bentley już na przykład nie może być i M3 E30 już też nie może być. Ale może być ten 190e. Bardzo, bardzo fajny, kultowy samochód. Ponieważ jest to Ferrari, to jedyny prawilny kolor to czerwony. Ale zerknę, co ludzie tutaj porobili. Jakieś pewnie malowania wyścigowe albo coś takiego. No już niech sobie będzie. I mamy te okropne, wystające pop-upy. Chyba najgorzej wyglądające pop-upy we wszystkich samochodach, jakie widziałem. Okropne są. Okropne. Jak dźwięk! Dobra, musimy sobie wybrać jakieś takie miejsce, najlepiej to chyba bez... Ty, albo wiem, co zrobimy, czekaj, skoro już jesteśmy tutaj, w tym miejscu, to może... O, wiem, co zrobimy. Może ustawimy się do zdjęcia, wiecie jak? Tutaj w tym takim kolorowym tunelu. Tak pojechałem do przodu trochę za szybko. A myślę, że spoko wyjdzie zdjęcie, jak będziemy razem w tym kolorowym tunelu. Właśnie przy takim oświetleniu, jak jest teraz. I spróbujmy się tak ustawić, jeden po jednej, drugi po drugiej stronie. I zrobić sobie taką fotkę. Co wy na to? Nie wiem, czy się pomieścimy, bo tutaj nie ma aż tak dużo miejsca. Ale chodzi mi o coś takiego, tak pod kątem. Może ja pojadę do przodu trochę. Bo tutaj jeszcze trochę miejsca jest. Tutaj ustawię lepiej. Chodźmy się wypchali wszyscy. Okej. Okej. Jeszcze chwilę poczekam, ten z przodu niech się tu ustawi. Trochę niesymetrycznie jest, dobrze by było, jakby ktoś jeszcze z drugiej strony był, no nie? Bo tutaj nie pasuje, to nie jest tak. Ojej, ale to fajnie wygląda teraz. Zobaczcie na to. I jeszcze się tak ustawiliście, że akurat ten, ten duży samochód jest z tyłu, więc to fajnie pasuje. Ekstra! Lata 80. dzisiaj zlocik jest. I słuchajcie, pojedziemy sobie gdzieś jeszcze się spotkać, zaparkować. Ej, spoko to wygląda, zobaczcie jakie mam zajebiste fotki. Tutaj była taka lista tych fotek, które miałem udostępnione. Jakie zajebiste fotki mam z tych zlotów. Fajne wspomnienia. Wspomnienia z wakacji, kurde. Dobra, pojedziemy sobie w jakieś miejsce. No i tak myślę, że chyba najlepiej jest pojechać do miasta, bo jest najbardziej odśnieżone, no nie? Chyba, że... O, czekaj, ale w sumie skoro jest śnieg, to możemy sobie pojechać na lodowiec. No będzie to dziwnie wyglądało, bo niektóre samochody są bardzo niskie. Ale tak. Ach, no to chodźcie tutaj może. O, pojedziemy sobie na lotnisko, może o, jakieś wyścigi drag porobimy, co wy na to? Ja sobie jako tako samochód stunigowałem, no mam co prawda napęd na tył, więc tak głupio będzie robić drag na śniegu, na lodzie. Ale coś tam popróbuję. Nie podriftowałem tutaj. Ale dźwięk ma ten samochód fajny. Podoba mi się. Jedziemy, jedziemy w takim razie na lotnisko lodowe. Spotkać się tam. No trzeba wykorzystać to jak jest teraz, czyli jak jest zima. I spotkać się tam. To jest jedyna w sumie taka okazja w roku w Fordzie, kiedy można się tam spotkać. Czy można jeszcze dołączyć? Mamy już pełny skład, wiesz? Już pełny skład jest. W GTA zlocik zrobić. Ale tam nie ma toru. Tam nie ma toru. Whoa.
Szkodowa jak niewiele. Środek tego auta tutaj... Z tego co kiedyś oglądałem program na temat tej Ferrarki, no to tutaj chodziło o to, żeby ten samochód robił dobre czasy na torze. I środek naprawdę nie był jakiś tam bardzo ważny, więc zrobili go tak, żeby był najbardziej użyteczny do wyścigów. I tutaj ten środek nie jest jakiś tam dopieszczony, czy... Generalnie auto jest takie bardzo surowe i ponoć też trudne w prowadzeniu. Zobaczcie, wszystko takie kwadratowe jest. Ten środek naprawdę nie jest tutaj istotny w tym samochodzie. Istotne były jego osiągi, to co on potrafił zrobić na torze. To jest takie ponoć bardzo surowe auto, bardzo ciężkie też do prowadzenia. F40 Ferrari. Dobrze, a my zaraz zjeżdżamy sobie na lodowiec. Właściwie to moglibyśmy pojechać na skróty, ale skoro nam tak wylosowało tutaj drogę, to pojedziemy sobie tą drogą. Tak, trzeba zrobić zlot, jak wyjdzie DLC do GTA. Zgadza się, bo będzie specjalne DLC do GTA, które właśnie będzie umożliwiać robienie zlotów. I nikt nam wtedy nie będzie mógł przeszkadzać. No ale wtedy bym musiał wersję PC-tową odpalić, a ja tam nie mam samochodów fajnych. Ja wszystkie najfajniejsze samochody mam na PlayStation. Dobrze, już ktoś się tam dobrze ustawił. Ja sobie pojadę przez molo. Zwoduje mój samochód. I proszę bardzo, jesteśmy na lodowcu. Jak te auta tutaj dojechały, to nie wiem. Ja już od 50 metrów wciskam hamulec, nic się nie dzieje. Mój samochód nawet bez włączonego, bez dodania gazu driftuje sam z siebie. Letnie opony i na lód. Świetny pomysł, doskonały pomysł na drift. Doskonały pomysł na drag. No i możemy robić spotkanko tutaj. Niestety światła tutaj nie są. Widzę, że nie tylko ja mam opony letnie. Tutaj Żelek też w swojej Porszawce. Proszę bardzo. Nie można do przodu pojechać. Niestety, no jest jak jest. Lekko gaz dodasz i już się kręcisz, no. Tak jak w moim Crossfire'ze na starych oponach. Było tak samo. I proszę bardzo, no niestety te światła tutaj, one są, ale nie są synchronizowane między kierowcami, więc jak na przykład pojawia się zielone, to jeden widzi zielone wcześniej, drugi później. Tak ciężko to wystartować. W GTA to mamy na to sposób, bo po prostu sobie puszczamy racę, czy wysadzamy bombkę. Tutaj nie mamy takiej możliwości i musimy jakoś kombinować na różne sposoby. Najlepiej to by było chyba utworzyć wyścig i tutaj zacząć. Ale zanim to zrobimy, to weźmy sobie, zróbmy foto. Bo myślę, że będzie ciekawie wyglądać na tym lodowcu. Czy zrobię konwój na Simulation 1 WTS? Nie, czemu miałbym tam robić konwój? Przecież jest to specjalny multiplayer od konwojów. Dobra, mamy, no to co, zrobimy sobie może tutaj zawody. The Drag Run, o, możemy sobie coś takiego zrobić. Mój konwój i zobaczymy co nam się tutaj odpali. Mam nadzieję, że będę mógł... I wybieramy te samochody, które mamy. Ja wiem, że tam niektórzy mają lepsze, niektórzy mają gorsze. Ja mam samochód taki w klasie S1. Myślę, że większość z was... wiesz. Tak czy siak to dalej legenda, zgadza się. O kurde, nie mogę wybrać tego auta? Klasa B? O nie! Co nam się tutaj zrobiło? Dobra, no to wybieramy coś z tej klasy z lat 80. Ale ciężko będzie, czekaj, mam tu sortowanie według... Sortuj według roku... Mam 80. Ale nie mogę mojej Ferrari wybrać, bo ona jest już w klasie... w klasie S1, no nie? Nie wiem co wybrać. Dobra, biorę to. Mimo, że tam opony letnie, ale to nie szkodzi. BMW M1 chyba. Bo jest BMW 1M i M1. I to jest chyba M1. Wziąć coś na offroad. Ale trudno wystartować. Chociaż tutaj mamy silnik centralnie w tym samochodzie, to chociaż tyle mi pomaga. Wow, nawet nie będę ostatni! Ej, spoko, widać ten śnieg, no nie?
Chociaż najlepsze efekty pogodowe moim zdaniem były w najnowszym Need for Speedzie, Need for Speed Heat. Jak padał ten deszcz i wiesz, jechałeś tą drogą, pięknie to wyglądało. Teraz do Need for Speeda Heata jest taka specjalna modyfikacja, która jeszcze bardziej ulepsza tę grę. Jak nie mówisz, to wszystko staje się głośniejsze. No tak, taki jest plan. Zrób Forza Horizon w realu, udaj się na tor i jedź Ferrarką. O tak, to by było fajne doświadczenie. To jest lepsze niż Rimac na starcie? Oj, chyba nie. Jak deszcz padał, to strasznie brzydko się wydawało. Brzydko się wydawało, w sensie pogoda brzydka, no, no, no. Ale chodzi mi o ten efekt deszczu, że ten deszcz na ciebie tak napierał. Świetnie, świetnie zrobili tego hita, pod względem graficznym. Kurczę, ten hit naprawdę fajny był, mogliby tylko poprawić troszeczkę to driftowanie jeszcze i byłaby spoko gra. Dodać jakieś tam, wiesz, funkcje społecznościowe, jakiś tryb typu eliminator jak w Fordzie, no nie? I by było gites, naprawdę by było spoko. A oni postanowili, walimy tą grę już, nie będziemy jej rozwijać, no what the fuck. Wszystkim się hit bardzo podobał przecież, no nie? No ale zobaczymy, Krateiron, what the fuck? Ej, wiecie co ja właśnie zobaczyłem? Widzieliście to co ja? Nie wiem czy widzieliście to co ja. Ale mamy tu chyba kto to jest? Ej, mamy w naszej grupie ziomeczka, który dosłownie ma, ja nie wiem, który poziom, ale bardzo, bardzo wysoki. Kto to jest? Ja nie wiem, czy on właśnie nie jedzie teraz ostatni. What the fuck? Jak on nabił taki poziom wielki? Co to było? Czekaj, jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Czekaj, widzicie to? Ma 2299... Nie, 2999 poziom i 10 gwiazdek. Kurde, to coś nie tak. To jest chyba maksymalny poziom, jaki jest w grze. Ale coś mi się nie wydaje, żeby był prawdziwy. Kurde, co jest? Coś nie tak. Ktoś tu życia nie ma, nie, wydaje mi się, że to jakieś mody. Przecież to jest za wysoki poziom. Albo gościu zostawił na przykład włączony samochód, że się mu kręcił w kółko. Ja gram od początku, ja też gram od początku, no może nie aż tak dużo, ale kurde, taki poziom, to ty chłopie musisz wszystko o tej grze wiedzieć. A on musi wszystko o tej grze wiedzieć. 3000, to nie jest 3000 poziom, bo to trzeba jeszcze chyba 300 razy 10 plus 3000. O kurde. Ile to jest 300 razy 10? 30? Ile? 3000? 30? Ile to poziomów jest? 6000? Sześciotysięczny poziom chyba. Zauważyłem, że już nikt nie pisze, że może dołączyć. No właśnie. Chłopco wieczorami gra jak starzy śpią. Oto ja. BMW M1. Zaczęło się od Ferrari, a teraz jest BMW M1. Też bardzo fajny samochód. Sześciotysięczny poziom ma gościu. Jak to jest możliwe, ej. Nie wyobrażam sobie takiego poziomu nabić. Jezu, przecież ja naprawdę sporo grałem w Forze. I tam jeszcze zanim robiliśmy te takie zloty. Właściwie to zloty chyba robiliśmy od samego początku. Ale jeszcze sobie dużo tak jeździłem. Okej, okay. Wow, tutaj nam się kolejne odpaliło. Dobra, wychodzimy z tego. Robiłem sobie takie, wiesz, wyścigi online. Próbowałem ten swoich sił i naprawdę się starałem. Ale 6000 poziom to jest jakiś totalny hardcore. Do piątej gwiazdki jest 600 leveli do wbicia. Znaczy te levele bardzo, bardzo szybko się tutaj wbijają, bo wystarczy na przykład wygrać jedne mistrzostwa, a już masz chyba ze 3 poziomy.
Dawaj przegląd zdjęć, dobra. Zerkniemy sobie na zdjęcia, bo tego jest bardzo dużo. A ponieważ zbliża się nam piątka, więc warto zrobić sobie taką retrospekcję, jeśli chodzi o zloty. Tylko nie wiem, gdzie tu się patrzy na to. O, jest, galeria zdjęć. Dobra, i to jest nasze najnowsze, to są nasze trzy najnowsze zdjęcia. Ostatni zlot BMW to tutaj mamy. Ale lećmy na sam koniec. Nie można tu chyba... Patrzcie! To są najstarsze zdjęcia, to ja naprawdę nie mam tutaj dużo zdjęć. Ja chyba robiłem sporo zdjęć poprzez OBS-a albo coś takiego. Albo zrzuty z... Nie wydaje mi się, żeby to były... Chociaż nie, patrzcie, jest! To jest ja wiem, o co chodzi. Bo ja sporo zdjęć kasowałem, bo tutaj się nie mieszczą te zdjęcia w tym online tutaj. Jak macie zaplodowane. Mam tutaj, tylko ja chyba musiałem w 2019 albo 2020 pokasować część zdjęć i dlatego mam ich tak mało. Natomiast moje pierwsze zdjęcie to jest z 18 roku, z września, 24 września zrobiłem zdjęcie Pagani Zondy R. I kolejne zdjęcie jest już ze zlotu, proszę bardzo. Z 2019, czyli zobaczcie, z 2018 wygląda na to, że pokasowałem wszystkie zdjęcia. Dlatego, że mi... O, tak to wygląda. Zrobiliśmy jakiś zlot złomków. Ci gracze, których tutaj widzicie na tych zlotach i ich samochody, oni już na pewno w Fordze nie grają. albo ich po prostu nie ma w moim otoczeniu. To jest zdjęcie z czerwca 2019 roku. Ono ma ponad 2 lata. Nie wiesz, że to powiedziałem. Ponad 2 lata to zdjęcie ma. Zobaczcie. Ponad 2 lata ma. Część zdjęć musiałem pokasować. Tutaj mieliśmy zlot chyba McLarenów. Też z 2019 roku. Jakby kupa czasu, kiedy to zleciało. Tutaj jak się pojawiła Supra w 2019. Bo kiedyś Supry nie było. Od początku Fordzy nie było Supry MK4. Tu robiliśmy, no to nie do końca był zlot, bo to było tak, że wygraliście mną w piłkę chyba. Czy coś takiego, czy potem się zmienialiśmy i kimś innym graliśmy w piłkę. Tutaj zlot koło zamku. Tutaj zlot Supry. Same Supry były. Tutaj zlot... Chyba też BMW, nie. Jest jakiś Nissan. Ale dużo jest BMW, chyba samochody do driftu? Może coś takiego? Albo samochody z Need for Speedów? Ładne zdjęcie tak w ogóle. Fajne wyszło. Ten Nissan taki, nie? O, Telir, zobaczcie, tutaj jest tablica Telir. Pamiętam tego ziomeczka, jego już nie ma. On nie gra ze mną, nie ma go. A nie ma gościa. Tutaj jakieś... Nie wiem, też jakieś takie... Samochody chyba dowolne, ulubione. Mogliśmy też zrobić taki zlot. Tu jakieś takie dziwaki. No jest, jest, tutaj offroadowe. Tutaj w środku, z którego to roku jest? O, to już jest z 20, czyli to było z rok temu ponad. Tutaj samochody z Most Wanted chyba, zobaczcie. Ford GT, Corvetta. I tych ludzi już nie ma. Wszystkie osoby, które teraz oglądają Fordze u mnie, to są osoby nowe. Albo zdecydowana większość, także jak tam gdzieś spotykacie kogoś na YouTubie, czy gdzieś tutaj na Twitchu, to na tych zdjęciach ich nie ma. No, cały czas ktoś pojawia się nowy w tych społecznościach. To nie jest Teller? Terrell? Nie. Terrill, on się tak nazywał. To chyba z tego roku. Nie. O Jezu. Też musiałem pokasować trochę tych fotek. Ale tak, no, większość tych zlotów jest po prostu zapisana na YouTubie, no nie? W postaci filmów. I ten ostatni zlot mieliśmy 16 czerwca. Także tak, no jest kolekcja zdjęć, ale lepsza kolekcja jest chyba w postaci nie zdjęć, a filmów na YouTubie. Bo tam wszystko jest zapisane fajnie. No i mówię, większość tych osób już...
Jest na Discordzie Taliro, proszę bardzo. Ale widzisz, już z nami nie gra, nie? Już powiedzmy Forda się znudziła. A musicie mu powiedzieć, że znalazłem stare foto z nim. Musicie wbić na Discorda i mi powiedzieć. No i proszę bardzo, a co to tak mało osób się zrobiło? Chyba jak byłem w trybie przeglądania zdjęć, to wywaliło mnie stąd, no nie? Dziwne. Dobra, zmieniam sobie z powrotem na Ferrari. Chodź Ferrari. Gdzie ja to mam? To jest F50, 95 rok? Kurczę. A niewiele się różni od F40. Tak z wyglądu, mniej więcej to samo. Aha, tu mam jeszcze kompetizjony jakieś. Jakiś nowszy model? Tak, to nie jest z 9, to nie jest z 7. Nostalgia. Zrobiłem mu coś złego, że nie chcę z tobą grać? No nie, no przecież wam tłumaczę, że to jest tak, że niektórym się gra po prostu nudzi i już nie chce im się w nią grać, no. Tak samo te osoby, które tutaj, z którymi tutaj teraz gram, na przyszłych zlotach już ich najprawdopodobniej nie będzie. Na przykład za rok, nie? Bo już nie będą grali w Fordze, tylko na przykład w Pokémony. No tak jest, no. Dobra, wjechałem na drogę. Chodźcie, jeszcze zrobimy sobie foteczkę podczas jazdy. Pojeździmy sobie zgodnie z przepisami czy coś. Wow! Grałem kiedyś z tobą w latach Facebooka, grałeś z Pawłem. O, ciekawe, poważnie? Mi po 1000 godzin Forda się znudziła. No nie ma się co dziwić, 1000 godzin to jest też szmat czasu. Wiesz, bo ja usuwałem kiedyś z PlayStation Network, dlatego że kiedyś były możliwe, jakieś było możliwe dobijanie do sesji twojej poprzez znajomych znajomych i dołączały do mnie różne tryhardy i mnie bombardowały tymi orbitalnymi bombami, nie? Nawet jak ty miałeś kogoś w znajomych i ten twój znajomy miał kogoś w znajomych innego i ktoś cię wyszukał na PSN, to mógł do mnie dołączyć przez znajomych znajomych w ten sposób. Dlatego pozbywałem się wszystkich znajomych na PlayStation. Teraz już chyba to nie działa w GTA. Dobra, jeszcze pojedziemy sobie w jedną miejscówkę. Tylko gdzie takimi fajnymi furkami, żeby tak... O, może tu są te ogrody, tutaj jest fajnie. Tu się jeszcze możemy spotkać. Czemu ja się tu przeniosłem? Cholera! Chciałem wyznaczyć trasę! Czekajcie, zaraz wrócę z tamto miejsce. Ja generalnie lubię jeździć, już tam przechodzę z powrotem do was. Fajny zlot, nie ma co. Sfailowałem swój własny zlot, proszę bardzo. Już wyznaczam tu trasę dla nas wszystkich, proszę bardzo. Jezus Maria. Fajnie się ostatnio udało nam spotkać w tymi BMW-kami, nie? Że tam wjechaliśmy w jedno takie ciasne miejsce. Proszę bardzo, jaki ładny ślizg! Pięknie. Już widzę, że więcej Ferrari się pojawiło, F40. Tutaj jakiś tutaj klockowe Ferrari F40. Karykatura. Jeden van Scooby-Doo się pojawił. Czemu ja mam te światła podniesione? Cholera. Chyba zaraz wezmę klockowe Ferrari, bo z tymi podniesionymi F40 wygląda źle. Dobra. Miało być zgodnie z przepisami, wiem, no, ale taki samochód kusi trochę. Ciężko się nie utrzymać na drodze tak w ogóle.
Oj, przepraszam. Lekko drasnąłem. Ja cię próbuję tutaj tak chłopaków namierzyć, żeby zrobić fotko. Tutaj kawałek prostej. I spróbujmy. I uwaga. Podoba mi się. No nie, przód tego Ferrari psuje całe zdjęcie. Cholera. Nie pasuje. No, zobaczymy, jak daleko tym aparatem mogę polecieć. Czy ja was wszystkich tu złapię? Ty, daleko mogłem się odsunąć od swojego auta tym aparatem. Aż dziwne takie. Wcześniej chyba nie można było aż tak daleko się oddalić jak teraz. F40. No kurde, tyle samochodów mogliście sobie wybrać. Akurat wybraliście ten co ja. I spoko wygląda, no nie? To zdjęcie. Fajnie, chłopaki. Dobra, zapisujemy. Klockowy Mini Cooper. W sumie trochę tak wygląda jak Mini Cooper. Ale jest też klockowy Mini Cooper. Tak w ogóle. Dobra, wychodzimy stąd. I proszę bardzo, dojechaliśmy. Ja bym wam cały czas zdjęcia zrobił, bo to generalnie fajnie wygląda, jak kilka samochodów jest ustawionych tak ładnie. A wy się zawsze na tych zlotach fajnie ustawiacie. Nawet jak jakieś nowe osoby gdzieś tam sobie wbiją, to już wiedzą, o co chodzi. Kiedyś jak zaczynaliśmy robić te zloty w GTA, w Fordzie, no zresztą w GTA też. Jak robiliśmy, zaczynaliśmy sobie robić te zloty, to jak taki totalny chaos, no nie? Jeszcze w GTA ktoś tam bombami rzucał i tak dalej. Tutaj w Fordzie, ja nie wiem jak wy to robicie, ale totalnie randomowe takie osoby, które gdzieś dodaję tutaj. Wysyłacie mi zaproszenia do znajomych, ja was dodaję. I robimy zlot i wszystko jest super, tak jak powinno być. No wiadomo, że jak ktoś tam się wygłupia, to zaraz zostanie wyrzucony, to jest oczywiste, no nie? Ale z marszu też czasami sobie tuninguje gdzieś tam samochód i od razu już przygotowane są samochody, tak żeby, wiesz, żeby zrobić sobie foto. No tutaj wiadomo, że moglibyśmy się tam trochę równiej poustawiać i tak dalej. Tak, Lucek fotograf. Ale to nie tylko ja tutaj robię zdjęcia, inni też potem gdzieś tam wrzucają na grupkę czy na Discorda. Proszę bardzo, już możemy sobie porobić. Tutaj jakie ładne Ferrari jest w ogóle. Sprawdzę, jakie macie samochody tak na marginesie. Tutaj mamy Ferrari i GTO. W zasadzie to mogę robić to też trybem drona, bo kiedyś żeśmy robili to poprzez drona. To fajnie wygląda, bo wtedy się jeszcze trochę możecie ruszać, palić kapcia i tak dalej. I zobaczmy, co my tutaj mamy. A, tak nie będzie widać nicknameów. Tutaj Patryk ma Ferrari GTO. Jakieś. Ładny samochód, trzeba przyznać. Ja lubię takie starsze auta, nie wiem czemu. Tutaj mamy Savanę RX7 z jakimś bodykitem czy coś? Nie, tak wydaje się poszerzona. Coś takiego. Tutaj jest klockowe F40 z Haboszczak. Ziutkowski ma oczywiście RX7, z Haboszczak ma klockowe F40. Bardzo dobrze, że jest zniknięty, no bo to taka karykatura. Tu mamy M5 od Jasia. Z tyłu mamy GMC od Sure Rocket. Tak. The Mystery Machine, proszę bardzo. Cały w śniegu się umarusałeś. Jak ty stąd teraz wyjedziesz, ty mi powiesz, jak ty stoisz właściwie na śniegu. Dobra. Tutaj mamy Porsche. Ja kiedyś tak nie lubiałem Porsche'ek, ale odkąd zagrałem w Cyberpunka i ten główny główny bohater. Nie główny bohater, ale główny bohater. No, miał właśnie tą Porsche'awę. To tak zaczęła mi się nawet podobać. Fajny styl tego samochodu. Tu mamy chyba E190. Proszę bardzo, coś tam słyszę, że dodaje gazu, ale tutaj wiecie, to słabo słychać. Tutaj mamy F40. A, zapomniałem nicknameów, czy to jest. Tutaj jest oczywiście od Żelka. Piękny wybór z tą podszawką. Dzisiaj tak Żelka troszeczkę gloryfikuje tutaj, no nie? Na streamku. No ale jak się spoko zachowuje.
Michi chyba, tak? Tutaj jest z Mercedesem. Zauważyliście to, że jak samochody dłużej stoją w jednym miejscu, to tak zachodzą takim jakby... Nie wiem jak to nazwać. Zamarzają. Tutaj F40 od Dequerek. Dequerek, tak. Tutaj mamy Lancię. Jakąś Lancię. Bruno. Zadymiarz, proszę bardzo, to jest zadymiarz? Nie widziałem, żeby to był zadymiarz. Bardzo, bardzo dobrze się zachowywał dzisiaj na zlociku. Wszystko w porządku. I proszę bardzo, tu jeszcze Christy. Sprzedajesz chyba wózki golfowe, no nie? Christy w swojej Porsche 952 czy 50 coś, nie pamiętam jak ona miała nazwę. Z tyłu nie ma napisane, więc nie wiem. Mi się ten samochód jakoś nie bardzo podobał. No ale wiecie, każdy ma inny gust, no nie? Jest i Porsche'a. Rest in peace, intercooler w zimie. Tego Silverhanda bardziej lubię od V, szczerze. Mówisz? Ja grałem facetem, więc nie wiem jaki... Znaczy facetem, ja grałem kobietą w Cyberpunku, więc nie wiem. Ale myślę, żeby sobie jeszcze raz przejść Cyberpunka, może już go naprawili. Tak, chodziło mi oczywiście o Silverhanda, no, no, no. Główny bohater, ale nie główny bohater. Aha, 959 to jest Porsche, okej. Dziwne, że Golfa nie ma, no bo to... Golf był z lat 80? Chyba tak. Ja kobietą i facetem, a ja grałem tylko kobietą w Cyberpunku. Facetem jakoś tak nie, wolałem oglądać. Jak mi się, mi kobieta pasowała do tych takich, wiesz, kocich ruchów i tak dalej. Gdzieś tam skakania po budynkach, latania z mieczem, tak. Wydaje mi się kobiety zwinniejsze, jakoś tak, nie wiem. Może jestem głupi. Proszę bardzo. Mamy kolejny zlocik, znaczy kolejny zlocik, cały czas ten sam tylko. Kolejne zdjęcie. Tak, to jest szron na autach, ale taki dziwny. Wyglądają jakby zamarzły. A tutaj już, to już totalny kosmos, no nie? Jedni ustawieni na wprost, ten w ogóle zatopiony w śniegu, zobaczcie. Można by było mu tak zdjęcie zrobić, bo to ładnie wygląda, tak ciekawie. No, prawdopodobnie już w piątce sobie takich zdjęć nie porobimy w śniegu, jak tutaj. Coś takiego możemy zrobić. Dobra, hops. I zapisujemy. No w piątce, no w Meksyku chyba nie będziemy mieli śniegu. Dobra, hops. Jesteśmy facetami, dlatego lepiej grać kobietom, bo mama... Co? Nie przeczytam tego. No i proszę bardzo, właśnie, ktoś... Nie, no jest jeden JDM. Jest przecież RX-7, o co chodzi? Co mówicie, że nie ma żadnego JDM-a? Jest, jest! Jest import, wszystko jest! Lata 80 teraz. Ojej! Do driftu też nie bardzo. Tak, już chyba macie wakacje, no nie? We wtorek mieliście zakończenie roku szkolnego? What ty, kurde, ale mi tutaj... Dzisiaj jest wtorek. Bez kitu. No kiedy wakacje są w końcu? W piątek. Ale to już wakacje. To już wakacje są, o co chodzi? No a jak? To już wakacje. Dzisiaj jest środa? Nie. Poważnie? Faktycznie! Jak to możliwe? Za szybko coś mi leci czas! Coś mi za szybko leci ten czas!